Cześć YouTube, witajcie, z tej strony Michał, zapraszam do kolejnego odcinka. Dzisiaj bardzo ciekawy temat. Jak to możliwe, żeby Polak zarabiał więcej niż Niemiec w Niemczech? Zapraszam do oglądania. Witajcie moi drodzy, bardzo kontrowersyjny temat. Jak to możliwe, żeby Polak zarabiał więcej od Niemca? I to jeszcze w Niemczech. Natomiast zanim przejdziemy do tego tematu, chciałem odpowiedzieć na jedno pytanie, które zadał mi w komentarzu Łukasz Zawadzki. Czy znasz może zarobki motorniczego tramwaju w Lipsku, Dreźnie lub Cottbus? Schowam telefon. Słuchajcie, nie jest problem sprawdzić, ile zarabia motorniczy. Wystarczy w Google wpisać właśnie to, co nas interesuje, czyli kierowca motorniczy tramwaju, tudzież kierowca autobusu, i wyskoczą nam średnie zarobki, przynajmniej w Lipsku. Jeśli chodzi o kierowcę autobusu, to gdzieś na początek 1500 euro, motorniczy podobne pieniądze zarabia. Później tylko możecie zarabiać więcej, jeżeli już macie zrobiony cały kurs, jeżeli macie wszystkie egzaminy pozdawane i tak dalej. I to jest też ciekawy temat. Jeden z moich znajomych, których poznałem właśnie tutaj w Lipsku, Andrzej, którego serdecznie pozdrawiam, taki kurs na kierowcę autobusu właśnie zaczął robić i gdzieś na początku roku, no może jak dobrze pójdzie, to na wiosnę powinien już być takim oficjalnym kierowcą tutaj w Lipsku. No i mam nadzieję, że Andrzej zgodzi się nam opowiedzieć o tym, jak wygląda jego sytuacja i jak zostać kierowcą autobusu właśnie w takim mieście jak Lipsk, na jakie warunki możemy liczyć. Bo musicie wiedzieć, że wszystkie formalności, prawo jazdy i tak dalej na autobusy, wszystko wtedy taka firma bierze na swoje ramiona. Dobra, ale przechodząc do głównego tematu odcinka, jak to możliwe, żeby Polak zarabiał więcej w Niemczech? Zobaczcie, w ogóle jestem na takiej mini strefie przemysłowej w dzielnicy Schönefeld, gdzie mieszkam. Tu już zaczyna się w zasadzie mokał. Tu ogłoszenie było, że przyjmą do pracy na taki mini magazyn. Słuchajcie, temat naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, bo jak my przyjeżdżaliśmy z Anią w 2016 roku w maju do Saksonii, do Lipska, to nie było tak jak teraz, naprawdę. Było dużo ofert pracy, ale to, co się dzieje teraz, to jest już naprawdę multum ofert. I my pracujemy z Anią razem w dużej firmie logistycznej w Lipsku i brakuje już po prostu tak mocno pracowników, że coraz bardziej Niemcy sięgają po pracowników zza swojej wschodniej granicy, czyli mam na myśli Polaków. Organizują takie specjalne targi w niektórych miastach, współpracują z firmami pośrednictwa pracy i tak dalej, i tak dalej. I ostatnio u nas pojawiła się taka duża właśnie grupa Polaków i co się okazuje, ci panowie robią taką samą pracę, jaką robią Niemcy, i dostają wyższe wynagrodzenie. Powiecie, jak to jest możliwe? No słuchajcie, jest możliwe, bo jeszcze zacznę od początku. Jak my zatrudnialiśmy się z Anią tutaj w naszych pierwszych pracach, Ania w restauracji, jak wiecie, ja w logistyce, no to zatrudniałem się w zasadzie tak jak zwykły Niemiec. Nie masz pracy, tutaj idziesz do agencji pośrednictwa pracy, robią ci tam taki krótki bewerbung. No i po takich paru dniach idziesz już normalnie do pracy. No i stawki, jakie w 2016 roku jeszcze były, no to było powiedzmy gdzieś tam niecałe 10 euro, 9, coś takiego. Zresztą to się teraz jeszcze niezbyt wiele zmieniło, bo na chwilę obecną najniższa stawka to jest 9,19. Od nowego roku ma to zostać znowu podniesione. O ileś tam centów, chyba o 10. W każdym bądź razie, wracając do tematu, taki pracownik, który przyjeżdża z Polski, dostaje dietę. Ale warunek jest jeden. Nie może być zameldowany na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Nie może być tutaj zameldowany. I wtedy dostaje taki dodatek, który wynosi od kilku do kilkunastu euro dziennie. Suma summarum, powiedzmy, no ciężko mówić o kwotach, bo nie chcę tutaj strzelać kwotami, ale powiedzmy, że taki pracownik niemiecki, który zaczyna pracę w jakiejś dużej firmie logistycznej, dostaje 9,70
euro na start, no a taki Polak dostaje 9,70 plus te diety, no to daje powiedzmy 13, 14, 15, a nawet i więcej euro za godzinę. No i paradoks jest tego typu, że jeszcze firmy, które sprowadzają tutaj tych Polaków, oczywiście nie tylko Polaków, ale też z innych krajów, no niemniej mówimy tutaj o obcokrajowcach, to załatwiają im mieszkania. Te mieszkania oczywiście nie są jakieś mega tanie, ale powiedzmy, że to jest koszt około między 300 a 400 euro miesięcznie. No i taki pracownik zarabia te 1600-1500 euro na miesiąc, no i musi zapłacić powiedzmy 400 euro, zostaje mu 1200 euro na czysto. Podczas gdy Niemiec, zarabiając te 9,70, zarobi około 1200 euro, może ciut lepiej, ale musi tutaj żyć i opłacić sobie mieszkanie. Nie może liczyć na jakąkolwiek inną pomoc, prawda? Więc zobaczcie, jaki paradoks. Jesteśmy w kraju, to tak jakbyście byli w Polsce i idziecie do pracy w jakiejś branży, i przyjeżdża koleś z Ukrainy, który dostaje więcej od was i w zasadzie może więcej na dzień dobry odłożyć, bo firma z Ukrainy załatwia mu nocleg w Warszawie, gdzie jest cholernie ciężko na przykład znaleźć pokój, prawda? Zobaczcie, jakie to są paradoksy i dlaczego ja tym mówię. O tym mówię dlatego, że jak my z Anią przyjeżdżaliśmy do Niemiec, to nie było takie popularne. Oczywiście na pewno coś takiego już było, coś takiego funkcjonowało. Ale jak mocno ułatwia to jeszcze bardziej ułatwia to przyjazd do Niemiec. Bo wy w tym momencie tylko w Polsce już podpisujecie umowę, to jest oczywiście umowa niemiecka, z polskim pośrednikiem. Na niemieckich warunkach przyjeżdżacie tutaj, macie załatwione mieszkanie, zakwaterowanie, pracę, opłacone ubezpieczenie itd., itd. Minimum formalności. Szczerze powiedziawszy, gdybym ja był w tej sytuacji... Ile to już mamy teraz? 4 lata. 4 lata temu? 4 lata już jesteśmy w Niemczech, no przeleciało. To podejrzewam, że wybrałbym też taką opcję. Przyjeżdżam na gotową chatę i tak dalej. Idę tylko do pracy i ten początek jest bardzo łatwy. Chociaż wiecie co, w sumie może bym nie wybrał, bo inaczej jakbym przyjechał sam, no to pewnie bym się na to skusił. Ale jak przyjechałem z Anią, no to myślę, że w takim regionie jak Saksonia to mieszkania naprawdę są tanie, to wolałbym jednak iść na swoje mieszkanie, bo to są już oczywiście przeboje, to jest temat pewnie na jakiś inny odcinek, co się dzieje w takich tych pensjonatach, bo od razu spadnie burza pytań, dobra Michał, pomoże ci firma i tak dalej, ale wiesz, siedzisz z alkoholikami czy tam ćpunami i co dalej, i co dalej. No tak, słuchajcie, macie tam swój pokój, macie rację oczywiście, ale na start to jest super sprawa. Nie wiem, możesz tam pomieszkać 3 miesiące, możesz pomieszkać pół roku. Możesz też poprosić, bo takie sytuacje się zdarzają, o jakieś przeniesienie na inne pokoje, inne mieszkanie. Ale start masz bardzo łatwy i myślę, że warto o tym pamiętać. Więc cóż, powiedzcie, co wy o tym w ogóle myślicie. Szczególnie pytam osoby, które oglądają mój kanał, a mieszkają w innych krajach europejskich, nie wiem, Holandia, Belgia, Anglia, jak to jest u was, albo też jak jest w innych miastach w Niemczech. Tak jak mówię, no jest u nas, w dużej firmie logistycznej, bardzo problem o pracownika i sprowadza się ich z wschodniej granicy. W ogóle tutaj jestem w ciekawym miejscu. Naprawdę to jak się mocno rozwija gospodarka niemiecka, to jest też, myślę, temat na osobny odcinek. No tutaj jeszcze no rok temu nie, ale półtora roku temu rosły takie chaszcze, tutaj nie było nic, wszystko zostało wykarczowane i DHL sobie zrobił razem z Deutsche Post taki swój oddział, też zresztą tutaj szukałem do pracy, widzicie ile samochodów stoi, ile jest potrzebnych kierowców i tak dalej, i tak dalej. No i to w sumie w środku dzielnicy, bo tutaj zaczyna się Mokau, kończy się Schönefeld. Jest taka mała strefa właśnie przemysłowa. Jakbyśmy pojechali całkowicie na strefę przemysłową w Lipsku, to dopiero zobaczycie, ile tam jest zakładów. Właśnie myślę, że będzie to też ciekawy temat na to, żeby pokazać wam, jak mocno Lipsk się rozbudowuje. Dobra, się tu może już wrócę, bo za daleko odchodzę od mojej kolejnej destynacji. Właśnie, jeżeli nie subskrybujecie kanału, to zapraszam do subskrypcji, bo za chwilę jadę nagrywać kolejny odcinek.
Oczywiście nie zdradzam tytułu. Więc jeżeli interesuje Was temat życia w Niemczech, życia w Saksonii, życia we wschodnich Niemczech, to tym bardziej zapraszam do komentowania, do zostawienia łapki w górę, jeżeli się podobało. Jeżeli nie, to do łapki w dół albo łapki w bok. I do zostawienia suba, bo to zawsze pomaga, motywuje w tym, żeby wziąć kamerę i iść coś do Was, nagrać, coś Wam pokazać. Ale jeszcze raz proszę o komentarze, jak to wygląda u Was, jakie macie doświadczenia. Aha, jeszcze jest taki jeden myk, bo o tym też warto wspomnieć, a zapomniałbym. Dostajesz tą dietę jako pracownik delegowany do momentu, kiedy się nie zameldujesz. Bo o tym prawie bym zapomniał wspomnieć. Czyli przepisy niemieckie mówią o tym, że możesz w jednym zakładzie pracy pracować jako pracownik wypożyczony, czyli ten Zeitarbeiter, nie dłużej niż 18 miesięcy, to co ja Wam mówiłem już w innych filmach, czyli półtora roku, i po tym czasie albo firma musi Cię przejąć na stałe, albo musisz zostać oddelegowany do innego miejsca pracy. Jeżeli chcesz przejść na stałe, powiedzmy w takim DHL-u, ktoś jest tutaj Zeitarbeiterem, chce tam przejść na stałe, no to musi się już wtedy zameldować. Wtedy się już kończy kombinowanie. No ale przez te półtora roku można pobierać takie zasiłki, takie diety w sensie. No i myślę, że też szybciej gdzieś tam odbić się od dna. Może nie odbić się od dna, ale szybciej stanąć tutaj na nogi. Szybciej ogarnąć temat. Więc tak jak mówię, to trzeba mieć na uwadze. No natomiast półtora roku to jest dosyć sporo czasu. Można się zastanowić, czy się chce w Niemczech zostać, czy też nie. To już potem musicie sami wiedzieć. No niemniej jednak myślę, że warto o tym wiedzieć, a dużo osób nie wie. Szukajcie w internecie, szukajcie oferty. Właśnie pytajcie o takie diety, bo im więcej będziecie uświadomieni, to więcej macie argumentów, żeby, brzydko mówiąc, wyszarpać lepszą stawkę, nie? Powiedzcie, że słyszeliście, że takie firmy są, które płacą diety. Ja nie chcę tutaj wymieniać nazw, bo tak jak powiedziałem, najgorzej jest coś polecić, żeby potem ktoś nie miał pretensji, ale tych firm jest całkiem dużo, które dają takie dodatki. No i można naprawdę na początek przyzwoity pieniądz zarobić, na przykład w takiej Saksonii, gdzie życie jest naprawdę tanie. Dobra, to tyle tematem tego odcinka. Jeszcze raz, napiszcie w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Zapraszam przede wszystkim do zadawania pytań. Słuchajcie, bo troszeczkę ostatnio uspokoiło się na kanale. Mnie zadajecie pytania. Rozumiem, że też wiąże się to bezpośrednio z tym, że odcinków o tematyce życia w Niemczech też troszkę mniej wpada. No ale tak jak kiedyś mówiłem, musicie to zrozumieć. A tylko Wy jesteście największym motywatorem do tego, żeby nagrywać kolejne odcinki i pokazywać Wam coś, co chcielibyście zobaczyć. A ja wam to mogę pokazać, prawda? Także dzięki, życzę miłego dnia i do zobaczenia. Hej!